spotykamy się, tym razem już jest to luty, 2023 rok, po to, żeby sfilmować dodatkowe zdjęcia, które się odnalazły za choinką, pod choinką, ale w każdym razie się odnalazły i dzięki temu mamy taką dużą ilość nowych zdjęć, super. Ale też chciałbym Panią zapytać o takie rzeczy, które wynikły z publikacji tego poprzedniego materiału. Tak. To zacznijmy od tyłu, czyli od rodziców. Rodzice to imię, nazwisko, żebyś... Moich, tak? Od Pani rodziców, dobrze. Tak. No to tak, tato Marian Stolczyk, mama Irmina Szymanowska z domu. I mój tato pochodzi z tej gałęzi, że tak powiem, która miała związek z Sopkowem. Jakkolwiek mama tam jeździła całe ileś lat z tatą i ze mną. Ale przerwijmy w tym momencie, a tak. Mama nie, rodzinnie nic nie ma wspólnego z Moja mama nie. Zupełnie nie. Natomiast tato, no to urodził się w Sosnowcu, ale nawet jak wybuchła pierwsza wojna światowa i babcia wyjechała do Sopkowa, bo uznała, że tam będzie bezpieczniej na wsi. Czyli mówimy o mamie taty. O mamie taty, tak. Czyli o mojej babci. To jeszcze babcia, powiedzmy, jak się nazywała Maria, w tym momencie? Maria Amelia Sezeniewska, znaczy z domu Sezeniewska, a po mężu później Stolczyk. No, jest babcia ta tamtejsza, to znaczy ta, do której należała ta chałupka. Jej mąż, ten górnik, który pracował na kopalni Sosnowiec. No i mój tato tam na samej górze i te dwie siostry. Babcia, a gdybyśmy jeszcze powiedzieli nazwisko imię? Maria Amelia z domu Sezeniewska, Stolczyk. No a dziadek Maksymilian Stolczyk. No i ona zawsze właśnie uważała, że najbezpieczniej w Sopkowie i dlatego w 1914 wyjechała do Sopkowa z dziećmi i tam nawet mój tato chodził przez krótki czas do szkoły. Już miał wtedy ile lat? No 6 skończone, więc zaczął chodzić do szkoły. Co prawda nie przepadał za szkołą, chodził do tej szkoły przy rynku. To znaczy nie przy samym rynku, a po drugiej stronie, tam gdzie są teraz urząd gminny i tak dalej, to na tym zakręcie prowadzącym do drogi przez Nidę, to właśnie była szkoła. Taka, że była praktycznie jedna klasa, do której chodzili starsi i młodsi. A który to był rok? No myślę, że gdzieś 1914-15. Bo za długo tam babcia nie siedziała, wróciła potem do Sosnowca. W gruncie rzeczy to zdaje się w Sopkowie było bardziej niebezpiecznie, bo tam te wszystkie zrujnowane domy potem, tato mi mówił, to właśnie z czasów przejścia frontu w czasie I wojny światowej. No one już tam były zrujnowane, jak tato tam chodził do tej szkoły, bo mówił, że ile razy szedł na wagary, to właśnie się chował w tych ruinach. No, nie lubił tej szkoły dlatego, że tam jedni umieli czyć, drudzy tak jak on jeszcze nie, a jak ktoś jeszcze nie umiał czytać, to dostawał lanie tradycyjnie, no więc to. Jeśli chodzi o mojego dziadka, no to dziadek nie miał nic wspólnego z Sopkowem, tylko tyle, że się tam ożenił z panną, to znaczy z moją babcią. Dziadek nazywał się Maksymilian Stolczyk. I pochodził z Małopolski, to znaczy dokładniej z Niegardowa. No później no to i Małopolska,
i świętokrzyskie zaczęły ciągnąć, tak jak już mówiłam o tym, w kierunku Zagłębia, tak było bliżej niż do Śląska. No i tam się zatrudniali właśnie w kopalniach. Właściwie wszystkie, całe rodzeństwo mojego dziadka trafiło do Sosnowca. Natomiast, no tak jak powiedziałam, w Sopkowie brał ślub. Skąd w Sopkowie wzięła się moja babcia? Moja babcia urodziła się w Wolicy. To jest teraz część Chęcin. Ojcem mojej babci był Jan Bonifacy Sezeniewski, pochodzący z Siezieniewicz koło Grodna. Nie wiem, wszystkie kuzynki zawsze mnie pytają, czy ty doszłaś do tego, jak to się stało, że on trafił do centralnej Polski. Nie mam pojęcia. Mogę się tylko domyślać, że może tam było za dużo do wyżywienia ludzi, no bo to taka zubożała szlachta była. Może liczył na jakąś tam pomoc rodziny, bo wiem, że jego mama to była Kołłątajówna, a w Świętokrzyskim byli Kołłątaje. Ale czy się skontaktowali, czy nie, to tego już nie potrafię powiedzieć. W tej Wolicy ten mój pradziadek ożenił się nie w Wolicy, tylko tam później mieszkał. Chciałbym wrócić, żebyśmy nie zapomnieli. Jeszcze raz szkoła i tato. Czy coś pani wie więcej na temat tej szkoły, w której chodziło? Nie, nie. O nauczycielach? Nic. Tylko, że nie lubił chodzić. Tylko, że nie lubił chodzić, że nieraz tak się śmiał do mnie, wiesz, mówi. Szedłem, mówię, tam były te ruiny po tym froncie. No to się schowałem zawsze w tych ruinach. No a potem, jak już dzieci szły ze szkoły, no to wiedziałem, że pora, żebym ja wylazł stamtąd i też szedł do domu. No ale tak jak mówię, długo to tam nie byli. A urodził się tato gdzie? W Sosnowcu. W Sosnowcu, prawda? Sosnowcu. Mówiła pani w Sosnowcu. To mamy taki rozrzut. W Sosnowcu, szkoła w Sopkowie. Ale to chyba był rok może, albo parę miesięcy. Aha. Nie dłużej, nie, nie. Potem z powrotem Sosnowiec i potem chodził do szkoły w Sosnowcu cały czas. Już nie wagarowo. A dlaczego zaczął chodzić do tej szkoły w Sopkowie? Jak to... No, widocznie był w tym wieku szkolnym tak zwanym. Nie wiem, czy był jakiś taki przymus akurat, żeby od 7 roku życia, ale no, w 15 roku skończył 7 lat, prawda? W 8 się urodził. No to może trzeba było już, albo może babcia uważała, że no, przy okazji się nauczy czegoś. No. Skąd się wzięła babcia? Babcia skąd się wzięła? Babcia się urodziła w Wolicy, tak jak powiedziałam. Urodziła się w Wolicy, we dworze tego właśnie pradziadka z Grodzieńszczyzny, Jana Bonifacego Sezeniewskiego. I jego żoną została poślubiona w Piotrkowicach Bronisława Zwierciakiewiczów. No i potem Sezeniewska Bronisława. I oni mieszkali w tej Wolicy dość długo. Potem się spalił ten dwór. A w którym miejscu to było w Wolicy? No, tego dokładnie nie potrafię powiedzieć. W każdym razie należał do nich ten młyn stary, który jest w Wolicy. Ale czy to było tuż obok, nie umiem powiedzieć. Jak tam byłyśmy z córką i oglądałyśmy ten młyn, to tam niedaleko były jakieś takie jakby podmurówki po czym starym, ale... Mój tato zawsze twierdził, ale tak jak mówię, ja zawsze ostrożnie podchodzę do tego, co ktoś mi mówi, nawet tato. Tato mówił,
Że oni mieli ten dwór w tym miejscu, gdzie później mieszkał Hempel, ten, który wybudował tam te kamieniołomy, wapienniki i tak dalej. Mój tato się zawsze śmiał, że to miejsce właśnie od marmurów chęcińskich to jest na miejscu dziadka. A nawet się śmiał nieraz pradziadka. A nieraz się śmiał, nieraz, bo jest taka nowela Żeromskiego, doktor Piotr, prawda? I tam mowa o tym, jak właśnie tam zaczęli ci właściciele ziemscy pozbywać się swoich dóbr. No i między innymi tam był też taki właściciel ziemski, który się pozbył swojego majątku na rzecz przemysłowca. No więc mój tato zawsze się śmiał, że to jest o moim dziadku, no bo to był taty dziadek, a mój pradziadek. Nie wiem jak było, ale w każdym razie, no, mówi, że też tak chodził z fuzją, mówi, jak mój dziadek, no ale mój tato swojego dziadka nie znał i nie pamiętał, tylko z opowieści, bo pradziadek umarł w roku 1903. Prababcia była od niego dużo, dużo młodsza, to znaczy miała chyba 16-17 lat, jak wyszła za mąż. W każdym razie, według znowu opowieści mojego taty, to było 16 lat. Ale zdaje się, że z grubsza się zgadza. Mogło to być 16,5. No a on już był 30 parę, także był dużo, dużo starszy od niej. I zresztą ona była zawsze jakoś, no miała, podobno bardzo wielu było konkurentów, ale wybrała właśnie dziadka, który się, pradziadka mojego, który się jej bardzo spodobał. No już nie chcę opowiadać historyjek takich, bo to historyjki były, jak to przegonił, można powiedzieć, jakiegoś tam amanta, który grał prababci na gitarze, prawda, że młodemu kochać, a staremu za piecem siedzieć, no to ten stary wziął tę gitarę i rozwalił mu na głowie. No i wtedy się prababci spodobał właśnie ten. Z tym, jak się dwór spalił, to przenieśli się do Kawczyna, bo pradziadek miał również część Kawczyna. Tam był współwłaścicielem, a część już przekazał chyba najstarszemu synowi, albo temu ciut młodszemu. I tam mieszkał aż do swojej śmierci w 1903 roku. Prababcia uznała, że może sama nie będzie tam siedzieć. Dzieci już były spore, już mieszkały to tu, to tam, część Łukowej. Część przeniosła się gdzieś dalej, bo byli tacy, którzy się przenieśli też do Zagłębia, do Czeladzi na przykład. I postanowiła sprzedać to, co zostało w Kawczynie i przeniosła się do Sopkowa. I wtedy właśnie, rok po śmierci pradziadka, kupiła ten domek w Sopkowie. Natomiast babcia urodzona w Wolicy jeszcze, to kiedyś była gmina Korzecko, tak, nie wiem jaką gminą były Chęciny, czy odrębno, w każdym razie to było co innego. Przeniosła się prababcia razem z córką, a nawet z dwiema córkami, jeszcze z taką Rozalią, Ruzią, do Sopkowa. I tam sobie kupiła tę chałupkę od niejakiego Franciszka Świtalskiego. To jeszcze tu zajrzałam do tego, żeby się upewnić, bo to jest oryginał aktu kupna po rosyjsku. Oczywiście trochę pobazgrany, bo to jest no oczywiście pierwszy odpis, jak tu napisane. I napisane jest takim niebieskim ołówkiem w poprzek
Cyzieniewski, bo to po rosyjsku napisane. No, tutaj no nawet 4 strony jest tego aktu. Przeczytałam tam część tego, to nawet napisane o jakichś rublach. Trzeba by było poczytać, ile to warte było. 120 prawie lat temu. To mamy prababcię, już wiemy, że tak. Kupiła dom w Sopkowie i od tego momentu zaczyna się historia sopkowska, ponieważ jest dom, mieszka w niej prababcia, później się wyprowadza. Nie. Cały czas mieszka prababcia do śmierci mieszkała i pochowana jest na cmentarzu w Sopkowie. Tylko tyle, że nie umiem wskazać miejsca, bo kiedyś chodziłam na ten grób, ale to było 70 lat temu, więc w tej chwili to już jest, jak się idzie od głównej bramy, no to tam potem prawie, że do tego muru końcowego i tam trzeba w lewo troszkę odbić jakby i niedaleko muru. No to, no wiesz, tam jest dużo takich grobów zupełnie opuszczonych. Tam kiedyś, no to był i krzyż, była tabliczka, potem nowy krzyż moja mama postawiła, potem nowy krzyż dał ten wujek Julek, czyli kuzyn mojego taty, no ale to lata lecą, tam się nie jeździło ileś lat i to się wszystko, nie było metalowe, no więc zjadłem obcie. Umiera prababcia, dom dalej jest. Dom dalej jest i dom prababcia zdążyła wcześniej sprzedać córce. Bo to tak to się dawniej robiło. Umowa kupna sprzedaży, to już po polsku, no bo to było już po odzyskaniu niepodległości. No nie wiem, jakie miała wcześniej plany, bo były 2 córki, ale jedna umarła. Nie potrafię znaleźć jej aktu zgonu, mimo że są te sopkowskie już akta. No może po prostu, no nie wiem, może umarła poza Sopkowem, Liszowie. Tego dokładnie nie wiem. Wiem, że tatuś miał ciocię Ruzię, że ją bardzo lubił, ale jakoś tak nigdy rozmowa nie zeszła ani na przyczynę śmierci, ani na to, ile miała lat. Tylko tyle, że można znaleźć, w których aktach pojawia się jako chrzestna jeszcze, a w których już nie. No to tam gdzieś do może 17 roku należałoby szukać, a potem już umarła. A prababcia sprzedała córce tę chałupkę chyba w 28 roku. No i tam babcia no, nie zamieszkała, bo mieszkała w Sosnowcu z mężem, ale jeździła tam z każdej okazji, czyli na wakacje. No, trudno powiedzieć, jak nie miała humoru, to pamięta pan tego cholernego swata, to ile razy się z dziadkiem pokłóciła, to czmychnęła do Sopkowa. A czy w tym czasie ktoś się opiekował tym domem? Tam naprzeciwko, dokładnie po drugiej stronie ulicy Długiej, była taka chałupka państwa Świtków. Nie pamiętam imion, ale pan i pani Świtek. I oni zawsze troszkę tak zwracali uwagę na ten dom. On tam nieraz jakieś klepki na dachu, póki jeszcze mógł, potem to już był starszy człowiek, naprawił. No, na czasem później, czy posiała coś jakieś tam, bo ma nasiona, tak jak mówiłam panu, wysyłała na wiosnę, jak jechaliśmy na wakacje, to już. Babcia była w Sosnowcu i planowała budowę domu w Sopkowie, tak jak już mówiłam, tylko nie wiem, czy to akurat było na tym filmie, czy nie. Miała już wszystkie materiały budowlane. Wszystko było i nawet dół z wapnem był taki, tam byśmy zawsze omijały ten dół, żeby się tam nie bawić blisko. Cegły, kamień, nawet gwoździe.
jakieś drewniane rzeczy, deski na podłogi. Wszystko było i to miał być domek taki jak tych państwa Kamińskich, co już przy wyjeździe z Sopkowa mieszkali, bo to miał być ten sam architekt i nawet mój tato mi pokazywał, że taki dom babcia planowała wybudować, no ale cóż, przyszła nieuleczalna choroba, za jakiś czas musiała pojechać do Warszawy, no bo tam i córka, i zięć byli lekarzami, no więc troszkę się nią mogli zająć na miejscu, no ale niestety zmarła. W 51 roku zmarła i wtedy odziedziczyli to mój tato i jego dwie siostry. I od 53 zaczęliśmy tam jeździć. Czyli pierwszy raz była pani w Sopkowie w 53. Tak. A czy wcześniej, tato opowiadał o tych wcześniejszych latach, no bo pewnie bywał u babci na wakacjach zawsze. Mhm. To znaczy nie u mamy, tylko u babci z mamą. Tak. No u prababci mojej. Tak. No opowiadał sporo. Nie tylko on tam jeździł, ale również i jego kuzyn, czyli syn brata babci. No ten kuzyn to właśnie ten Julek, którego łasiczki goniły. On był młodszy od mojego taty, także tato się nim zawsze tam opiekował, chodził z nim tu i tam na Międzygóry czy na spacery. No a pamięta pani jakieś opowieści taty, bo tak jak my dzisiaj mówimy, o jak tam było, a jak jest tak dzisiaj, a czy on opowiadał to samo, jak to było kiedyś, a jak jest to wtedy? To znaczy, mój tata raczej opowiadał takie zabawne historyjki. W sensie na przykład, że moja prababcia uwielbiała swojego kota. Zawsze mówiła do niego, nie miał jakiegoś imienia, ale to był Kotunio. No więc ten Kotunio to, żeby mu przypadkiem krzywdy nie zrobić, no mój tato wiadomo, jak to chłopak, to różnie z tym Kotuniem bywało. Raz chciał zobaczyć, jak to wygląda, że lata jak kot z pęcherzem. No to wziął pęcherz ryby, napełnił grochem, no i przyczepił do ogona, no to już od tej pory wiedział, jak to. Takie trochę i śmieszne historie, bo mój tato był takim kawalarzem, więc lubił. Ale nie było takich sytuacji, że szliście drogą i mówi, a tu kiedyś było to i to. No nie, bo nie. To nie. Niestety, tylko tyle, że ta szkoła, to mi zawsze tę szkołę pokazywał. Ja tam zaglądałam przez okna, no tam ławki stały normalnie, tam jeszcze szkoła funkcjonowała w tamtych czasach. Tam na rogu, tamta szkoła, tak, w której tam chodził tato. Tak, tak. Mhm. Także tamtędy też chodziliśmy. No a jeśli chodzi, pan mnie kiedyś pytał w międzyczasie o jakieś sklepy, o takie rzeczy. Sklepu to ja tam nie kojarzę. Na początku wcale. I tam po prostu nie było tak, że trzeba iść do sklepu, coś kupić do jedzenia. Nie, tam się chodziło, jeździło na rowerze do Staniewic po na przykład jajka, śmietanę, mleko. Była też taka pani z Łukowej. Myśmy ją bardzo lubili. Ona zawsze lubiła przynieść jakiegoś kurczaka, jakiegoś coś. Żywe przynosiłam, to oczywiście mój tato by tego nie zabił, to tam ten sąsiad zabijał, jak trzeba było. No. Czyli sklepów pani nie pamięta? Sklepów nie kojarzę. Potem się pojawił sklep, tylko co tam teraz jest, żebym mogła panu powiedzieć, jak rynek jest. I to no, rynek kwadratowy, wiadomo, więc jak się jedzie jeszcze w dłuż rynku kawałek w kierunku cmentarza i na tym rogu
To w narożnym budynku, tak, na takim rożku. Nie wiem, czy tam kiedyś fryzjer niedawno nie była, czy teraz jest, to nie wiem. Nie kojarzę też apteki. Chociaż jakaś pewnie była, no ale może nie w tamtych całkiem dawnych czasach. A co było na środku tego rynku? To co teraz. Święty Florian był nieodmalowany. Szczerze powiem, bardzo mi się te stare kapliczki podobały, te malowane jakieś takie, to już jest nie to. Tak samo ta w kierunku do dworu, czyli zamku teraz, jak się mówi, czy fortalicji, no czy ta obok. Wszystkie są teraz takie odmalowane na takie różne kolory, no. Tak samo i ten Święty Florian. Tam był tylko Święty Florian. Pamiętam to pole. Tylko nie oczywiście te włoskie, wysokie, tylko takie normalne, polskie, na chyba bardziej obrzeżach. I przez pewien czas wiem, że była na rynku oberża, bo to się nie nazywało oberża, gospoda. Gospoda była. To tam czasem, jak czegoś rzeczywiście brakowało, no wódki, no mój tato nie pił, ani mama, ale coś czasem trzeba było kupić, to czasem tam do tej gospody się wchodziło. Natomiast w tym sklepie, o którym wspomniałam, tym narożnym, to tam niewiele rzeczy było, no ale czasem można było kupić jakiś dżem, no bo to ciągle jest jajka na okrągło, no to tak nie bardzo i ser. Bo to tylko to było do kupienia tak od gospodarza. No i oczywiście cielaka, tylko nie całego, tylko ćwiartkę, cielętkę. Ale mówi pani, na rynku było Florian, ale drzewa na środku rosły? Wie pan co, nakłada mi się teraz to, co było w 50-tych latach, 70-tych latach, 90-tych latach i 2000 coś, bo ja do tego Sopkowa przez tyle lat na dłużej lub krócej jeździłam. Więc raczej, no nie było pustego miejsca na środku rynku, to na pewno. To mamy sklepy, ale a jakieś... Nie wiem, potańcówki, coś, jakieś zabawy, takie rzeczy. O, i tu mi pan przypomniał. W którymś roku, ale to chyba był 60 już drugi, jak myśmy mieszkali u tego pana właśnie Sowińskiego obok rynku, to tego lata przyjechali jacyś studenci, czy to chyba agronomowie, bo oni potem meliorację robili jakieś, co to wszystkie, we wszystkich studniach woda opadła, że jej nie było. I ci studenci przychodzili na tańce i właśnie na rynku była taka, był taki podest, na którym oni tańczyli. Pamiętam, że to było niesamowite zgorszenie tam wśród tych starszych pań, bo oni tańczyli. Przeważnie tańczyli rock'n'rolla i to takiego z figurami, prawda, z fikaniem takim, także no, była sensacja większego kalibru. Tylko tak się teraz zastanawiam, bo ja byłam u tego pana Sowińskiego w 62 roku, więc czy to nie było wcześniej? Coś mi to na takiego rock'n'rolla z wygibasami nie pasuje, tylko właśnie te 50 bardziej lata, prawda? Także może akurat ja to mogłam widzieć, wcale nie akurat przez okno, więc tego już nie powiem. Ale w każdym razie z tego wynika, że przynajmniej przez pewien czas była tam taka podłoga do tańca na rynku. A teraz zmieńmy troszkę temat, wróćmy do tych rzeczy rodzinnych, ale chcę zapytać o dwie rzeczy. Najpierw o Chomentów i powiązania rodzinne z Chomentowem. Poprzez Michała Bajera, bo tam w tym blogu o Chomentowie widziałam, że
On był przez pewien czas właścicielem Onentowa, a przy okazji to on był krewnym tego Szaniawskiego z Sopkowa. Czyli jego matka, no ja odświeżyłam sobie tego przed, a kuzynka mówiła. Jego matka to była córka tego Józefata Żaniowskiego z Sopkowa. No więc to blisko spokrewnione, więc po prostu dlatego zapewne on tam dostał potem ten Homentów. On się ożenił z Heleną Grodzicką. A Helena Grodzicka to już jest z naszej rodziny, dlatego że jej bratem był Józef Grodzicki, który ożenił się Teodozją. Więc Teodozja była córką Zachariasza Józefa, przynajmniej taka jest kolejność w aktach Rupniewskiego i Petroneli Zagrodzkiej. Petronela Zagrodzka, no to z kolei była spokrewniona z tym Józefem Ścisowa, o którym już mówiłam, Józefem Zagrodzkim, a właściwie dokładnie Józefem Antonim Zagrodzkim. Rozumiem, czyli z Homentowem to jest tylko ta tylko sprawa, tak. Tam tylko jest to. Tylko żona, rozumiem. Ale... Ja tylko tyle, że ja się wtedy zainteresowałam związkami dalszymi, tak. Bo od czego się zaczęło? Od tego, że ten Michał Bayer i jego żona Helena, nie było napisane, bo w tych starych aktach łacińskich to w ogóle żony były bardzo mało ważne, byli chrzestnymi na chrzcinach tam któregoś z rodzin. No a tutaj właśnie trafiłam jeszcze raz na tego Michała Bayera i Helenę. I myślę sobie, jak też miała na imię ta Helena. I zaglądam do Minakowskiego, bo to wtedy najłatwiej. Patrzę Grodzicka, myślę sobie, psiakość, to to będzie z tych naszych Grodzickich. I dlatego oni byli tam na tym chrzcie. No i faktycznie. A czy babcia miała taką świadomość o tym, o czym pani mówi? A ona, absolutnie nie. Absolutnie nie, bo to tak, moja kuzynka z Daleszyc, a właściwie Brzechów to się nazywa, ta miejscowość niedaleko Daleszyc, to ona pisze taką historię rodziny. Takie to już mówiłam panu, takie fragmenty. No i tam właśnie nawet mnie pytała, czy ja mogę napisać o tym, że twoja mama, jak była w Sopkowie, to poszła, przymiliła się, poprosiła księdza, żeby ją wpuścił do tej krypty. No i ja potem mówię, no bo kto by pomyślał, że jakoś byli powiązani z naszą rodziną. Mama się o tym nigdy nie dowiedziała, bo i skąd. A poprosiła księdza dlatego, że była historykiem, no więc po prostu to ją interesowało. Ale mówiła pani tutaj, jak oglądaliśmy zdjęcia, że jak były jakieś tam domy, to mówiła pani jeszcze o jakichś innych powiązaniach rodzinnych, mówię, tych okolic. Kto jeszcze był powiązany rodzinnie z tymi okolicami? Na pewno całe rodzeństwo mojej babci. Bo moja babcia miała, w sumie ich było 10. Mój tato wiedział o 7. Bo wiadomo, jak to dawniej wyglądało, niemowlęta bardzo często szybko umierały. Dlatego jak myśmy znaleźli 8, no to była niesamowita uciecha, że mój tato mówił o 7, a jest 8. A potem już 9, 10 nie zrobiło takiego wrażenia. W każdym razie
ostatnie dziecko to się urodziło, jak pradziadek był po 60. Ostatnim dzieckiem był Leon, o którym tu nawet jest jakaś wzmianka w tym akcie, że Bronisława mu zapisała morgę ziemi w jakiejś tam miejscowości. On był najmłodszy. On był legionistą zresztą. I nawet jak legiony przechodziły przez Sopków, to on się w nocy urwał i pobiegł do swojej mamy ją odwiedzić. Zapukał w okno tam do tej chałupki, no i spotkał się z nią. Akurat teraz mówię tak jak na zamówienie, bo kuzynka dopiero co do mnie wysłała maila, że mogłabym coś o jej dziadku powiedzieć. No to właśnie wnuczka tego dziadka. A jeszcze myślę sobie, no przecież ja nic o tym dziadku nie wiem, a teraz jak samo się pojawiło, nie wiadomo skąd. Reszty rzeczy nie wiem, ale to akurat wiem. A propos legionów, to z kim jeszcze związany był, ale nie tyle Sopków, co okolice Sopkowa, z generałem Kasprzyckim. Bo moja prababcia miała mamę, która miała siostrę i ta siostra wyszła za Kasprzyckiego. Oczywiście nie za tego generała, tylko za jego, no już nie policzę teraz, czy to był pradziadek, czy dziadek, no nieistotne. W każdym razie z tej linii pochodził ten generał. No i on był tym pierwszym dowódcą pierwszej kadrowej. I z Sopkowem związana jest z kolei część jego rodziny. I ona mówiła, że tam nawet ktoś z jej rodziny był przez pewien czas organistą. W Sopkowie? W Sopkowie, tak. Mhm. No musiałabym to znaleźć, wie pan, takie szczegółów to akurat nie pamiętam, bo to jeszcze dotyczy drugiej rodziny powiązanej tutaj, także... A czy mówi pani o tym najmłodszym, a reszta rodzeństwa? A reszta rodzeństwa. No był jeszcze Józef, znaczy o tych dzieciach prababci. Był jeszcze Józef, z którego wnuczką, sporo młodszą ode mnie, bo trochę starszą od mojej córki, koresponduje często, bo on był trzykrotnie żonaty. No i miał dzieci z kolejnych małżeństw i właśnie ta najmłodsza wnuczka, to z nią, ona nawet była w Sopkowie w zeszłym roku, bo chciała koniecznie zobaczyć, że to tak związane jest ze mną, bo ja lubię, bo zawsze opowiadam o Sopkowie. No to ten Józef trafił do czeladzi. Najpierw był w Łukowej, potem był w Tokarni, bo jego córka się urodziła w Tokarni, córka z pierwszej żony. A potem trafił na Piaski, Czeladź Piaski, to jest w Zagłębiu taka miejscowość. No i stamtąd, ponieważ on budował mosty, to on pracował, tak mostostal się to nazywało, i on pracował przy budowie mostu na Olzie, w miejscowości Olza. To był most bodajże kolejowy, bo nawet zdjęcie tego mostu mi przysłała jego wnuczka. I tam poznał tę swoją kolejną żonę i tam się ożenił. Zresztą tam mieszka do tej pory jego synowa, która go dobrze pamięta. Zawsze się śmieje, że go poznała wcześniej niż swojego męża. Teścia wcześniej, a męża później. No tak się złożyło. A czy ta reszta tej rodziny prababci była związana z tymi okolicami, czy oni wyjechali? Wyjechali. Mhm. Tylko tak jak mówiłam, ta Ruzia, czyli Rozalia, mieszkała początkowo z prababcią. Natomiast reszta się rozjechała. No był jeszcze Stefan,
który gdzieś w tamtych okolicach mieszkał. Bo tak jak mówiłam, czy on był sołtysem, czy on był wójtem, ja do tego nie potrafię powiedzieć, a to Pela wiedziała, ta Michałkiewicz. I on tam mieszkał w tej Łukowej. Ale pochowany jest nie w Łukowej, tylko gdzieś też w Kieleckim, ale to inna miejscowość, więc raczej on się zbyt daleko nie przemieścił, ale już jego dzieci tak. W każdym razie nie Sopków. Z Sopkowem wiąże go tylko to, że tutaj praca była właśnie. To jako sołtysa chyba, nie, może wójta, nie trzeba bardzo. By tam było sprawdzić, prawda? No, trzeba by było tak? sprawdzić. Bo mówimy o osobie, żebyśmy jeszcze raz podkreślili imię, nazwisko? Sezeniewski, tak jak prababcia. Tak. Stefan Sezeniewski. Stefan Sezeniewski. I to byłyby lata, no prababcia umarła w 30 którymś tam, 1900 oczywiście. No to mogły być to lata wcześniejsze trochę. Mhm. Może nawet niewiele wcześniejsze. Chciałem zadać jeszcze jedno pytanie. Czy jest coś, co chciałaby pani powiedzieć, a o co nie zapytaliśmy tu w trakcie naszych rozmów, związane z Sopkowem i okolicami? No cóż, zawsze będę tam jeździć. Co roku jak wyjeżdżam, po tych kilku dniach, bo na dłużej nie jeżdżę, no bo cóż, sama nie pojadę, daleko nie dojdę, więc raczej jestem tylko uzależniona od córki. No też trudno, żebym jej zajmowała urlop w całości czy w dużej części. Ale ile razy stamtąd wyjeżdżam, to się tak martwię, czy to aby nie ostatni raz. A nawet pamiętam, jak tam byłam w 95 roku, jak już to było po śmierci mojego taty, źle się wtedy czułam. I tak sobie siadłam w lesie wtedy i tak jeszcze myślę sobie, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby tutaj umrzeć. A córka potem mówi, o czym żeś ty myślała? A ja jej to powtórzyłam, ona mi powiedziała. Miałaś taką idiotyczną minę, że byłam pewna, że coś w tym stylu.